11 czerwca 2019 roku na wolność wychodzi znany śląski gangster Krakowiak. Krakowiak opuszcza więzienne mury po 20 latach za kratami. Ujęcia, które oglądamy, to Katowice końca lat 90., czyli krajobraz dokładnie taki, jaki do ubiegłego tygodnia Krakowiak pamiętał, jaki znał. To tutaj w pobliskim Będzinie Krakowiak się osiedlił. Dziesięć kilometrów od centrum Katowic Krakowiak mieszkał, ale rejon działania jego grupy to była cała południowa Polska, a zlecenia później przychodziły właściwie z całego kraju. Grupa działała bardzo brutalnie, generując bardzo duże zyski. Niejednokrotnie sam Krakowiak powtarzał, że buduje strukturę na wzór włoskiej mafii. Legendą już jest, że niżsi rangą gangsterzy po libacjach alkoholowych zmuszani byli do całowania Krakowiaka w pierścień niczym Don Corleone. Krakowiak właściwie zmonopolizował cały rynek przestępczy na południu Polski. Od handlu samochodami, po handel narkotykami, handel walutą, handel alkoholem oraz agencje towarzyskie. Grupę Krakowiaka pogrążył właściwie świadek koronny, przyjaciel Krakowiaka o pseudonimie Castor. Na jednej z rozpraw sam Krakowiak powiedział wprost: Wiesiu, przecież ja twoje dziecko do chrztu niosłem, bądźże człowiekiem, ale sprawy poszły za daleko, bo zeznania Castora były jednymi z najbardziej wylewnych zeznań skruszonych przestępców w tym kraju. Policjanci powtarzali wielokrotnie, że to, co zeznał Castor, dało taki materiał dowodowy, że Krakowiak nigdy nie powinien opuścić więzienia. A jednak Krakowiak dziś jest wolny. Odpowiada jeszcze w sprawie zabójstwa znanego gangstera Wiktora Fishmana. Odpowiada w tej sprawie z innym znanym gangsterem o pseudonimie Oczko, ale Oczko również jest na wolności. Opuścił areszt w kontrowersyjnych okolicznościach w zeszłym roku, po czym minister sprawiedliwości nakazał kontrolę decyzji sędziowskich, ale tam już nie można było nic zrobić, bo decyzje były prawomocne. Dziś mówi się o tym, że Krakowiak obciążył swoich kompanów, czy zeznawał na killera grupy o pseudonimie Zdzicho. Ja jednak uważam, że to była strategia procesowa, bo Zdzicho i tak miał przebitą głowę, a dając szansę wyjścia na wolność Krakowiakowi, który ma pieniądze, ludzie mogą liczyć na to, że Krakowiak swoich ludzi nie zostawi i będzie o nich pamiętał. Kto jak kto, ale on ludziom pomóc może. Jeśli charakter Krakowiaka się nie zmienił przez te lata, a jest to, czy był to człowiek bardzo zasadniczy i bardzo charakterny, może jeszcze wydarzyć się bardzo wiele. Za chwilę obejrzycie archiwalny odcinek programu 997 na temat zabójstwa właśnie Wiktora Fishmana. Policja uderzyła na początku roku 99, aresztując samego Krakowiaka i wielu jego kompanów. On sam, wyprowadzany w asyście antyterrorystów z domu do żony, rzucił krótko: kochanie, nic się nie martw, ja zaraz wracam. Ale jednak nie wrócił przez następne 20 lat. Ten wtedy niski, niepozorny facet, czesany przedziałkiem na bok, wyglądający jak tani cinkcia, żył jednak bardzo grubo, jak włoski mafiozo, trwoniąc pieniądze. Jednak wielu ludzi zorientowanych w temacie uważa, że pieniądze Krakowiaka przez te lata były pomnażane. Komendy Głównej Policji, a także Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w ostatnich kilku miesiącach zatrzymali blisko 40 osób. Ponoć jeden z największych gangów, jaki działał po wojnie w Polsce. Na swoim koncie na razie mają 9 zabójstw, kilkadziesiąt rozbojów. Z tych 9 zabójstw 7 prezentowałem Państwu na antenie. Kilka tygodni temu pokazywałem Państwu, czy przypomniałem sprawę z Sosnowca, kiedy to właśnie ta grupa zamordowała małżeństwo właścicieli kantoru w tym mieście. Dziś już wiemy, że również dwie sprawy, które prezentowaliśmy na antenie 997, są łączone z tą grupą, która miała chyba 7 płatnych
morderców. Oni wykonywali wyroki, które zlecały grupy, różnego rodzaju grupy przestępcze, o których w tej chwili nie chcę zbyt szczegółowo mówić, bo nie pozwalają na to prowadzący śledztwo. Ale chcę przypomnieć dwie sprawy, w których to wykonano wyroki na polecenie tej grupy. Jedna dotyczy Szczecina, druga Cedzyni koło Kielc. Szczecin. Mężczyzna, którego teraz chcemy przedstawić, od dawna znany był tutejszej policji. Wiktor Fiszman, Białorusin, urodzony w 1964 roku w Mińsku, zameldowany w tym mieście przy ulicy Charkowskiej, przyjechał do Szczecina blisko 7 lat temu. Najprawdopodobniej był rezydentem jakiejś grupy przestępczej w tej części Polski. Policji mimo wielu działań operacyjnych nigdy nie udało się znaleźć dowodów na przestępczą działalność Fiszmana. Białorusin urzędował głównie w luksusowym szczecińskim hotelu Radisson. Tu załatwiał większość swych interesów. Świetnie mówił po polsku. Miał też kontakty z polskim świadkiem przestępczym. Przejdźmy jednak do wydarzeń, które miały miejsce 22 stycznia 1997 roku w Szczecinie. Podjechał na parking strzeżony, znajdujący się przy skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Malczewskiego. Tu zawsze parkował swój samochód. Zaraz potem poszedł ulicą Malczewskiego w kierunku swojego mieszkania, znajdującego się około 350 metrów od parkingu. Dalej wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Mężczyzna, którego rysopisu nie posiadamy, oddał do Fiszmana w sumie 6 strzałów. I to właśnie w tej sprawie jeszcze czeka Krakowiaka proces, za co grozi mu dożywocie. Na jednej z ostatnich rozpraw Krakowiak przekonywał sąd, na rozprawie dotyczącej wyroku łącznego, przekonywał sąd, że chce zająć się wnukami oraz koledzy załatwili mu pracę w kantorze, gdzie będzie ochroniarzem. Uważam jednak, że celowo zapomniał powiedzieć sędziemu, że to jest jednak jego kantor. Na wolności jest Oczko, jest Krakowiak, jest znany gangster Ryszard Kozina, czyli Ricardo Franczyni. A paradoksalnie świadek koronny NASA dziś jest za kratami. Kopalat. Nie wyglądasz źle. Kłamiesz, braciszku, a tylko prawda nas wyzwoli. Wiem, kurwa, kłamie. Gównem człowieka karmią, co jak gówno wygląda. Wiadomo jak jest, jedziemy. Do Sopotu. Co? Morze, muszę zobaczyć morze. Na Trójmiasto mnie mieć. Do Sopotu. No dobra, no, w sumie to niedaleko. No co jest, co tak gapisz? Mam złą wiadomość. Palec i reszta... trochę jest problem. Ja też mam złą wiadomość. Kochanie moje. Kutas ci odpadnie. Ta dzisiaj poruchasz. Najlepsze małe loty tylko w Sopocie. No dobra. Lepiej, żebyś wiedział. Ta stara kurwa Warszawa jest moja. Kochany mój, ty się nie przejmuj. Jutro pojadę ją naprawię. Jedziemy szybko. Możecie państwo przyjechać, wziąć go z domu. Na kanał wjedziemy. Wóz musi być taki, że jak z niego wsiądę, to wszyscy muszą widzieć, że w nim siedzę, rozumiesz? To znaczy jak? Reprezentacyjny. Co, znaleźliście coś? Nie lepiej coś praktycznego? Praktycznego to ja mam dostawcza. Ty, zajrzyj na podstawę. Dziś kilka słów o tym, jak bardzo zasadniczym, konkretnym człowiekiem w latach 90. z mojej perspektywy był Janusz Trela, pseudonim Krakowiak. Po opublikowanym przeze mnie 2 tygodnie temu materiale na temat wyjścia z więzienia Krakowiaka właśnie po 20 latach za kratami, dostałem bardzo wiele zapytań, na czym opiera moje sugestie i teorie na temat tego człowieka, czy są to tylko wiadomości wyssane z internetu, czy jestem oczytany na tematy kryminalne, czy być może miałem styczność właśnie z tym i tego typu ludźmi.
Był rok 1998, ja zajmowałem się wówczas handlem samochodami, głównie sprowadzonymi z Niemiec czy Francji, ale moja działalność była stricte przestępcza, a to dlatego, że zatrzymany i aresztowany zostałem w 2000 roku, na początku roku 2000 i skazany wyrokiem sądu na 3,5 roku pozbawienia wolności, z czego 3 lata odsiedziałem za kratami. Ale wróćmy do krakowiaka. Pewnego dnia zadzwonił do mnie klient, potencjalny klient z ogłoszenia, które wystawiłem w gazecie motoryzacyjnej. Przedmiotem ogłoszenia był Mercedes C-klasa w wersji AMG, bardzo mocny Mercedes, bardzo mocno wyposażony na tamten czas. Umówiliśmy się z klientem w Katowicach pod salonem samochodów BMW przy wjeździe od Mikołowa do Katowic właśnie. I jadąc na umówione spotkanie, jeszcze nie wiedziałem, jak ten dzień się dla mnie zakończy, jak będą przebiegać rozmowy i kim będzie mój klient. Taki właśnie samochód, jaki oglądacie na ujęciach, był przedmiotem wystawionej przeze mnie oferty wówczas, na którą zadzwonił właśnie krakowiak. Podjeżdżając pod salon BMW w Katowicach, nie spodziewałem się przede wszystkim, że będzie czekał na mnie taki w cudzysłowie grubas. Czekała mocna BMW 7 w wersji long i jeden gość w środku. Głównie na takie rozmowy przyjeżdżało się w kilku, bo przede wszystkim mówiliśmy o pieniądzach. Druga sprawa była taka, że pobierałem ja wtedy zaliczkę, w gotówce oczywiście, i tutaj też raczej moi klienci się asekurowali. Podjechaliśmy więc z moim współpracownikiem pod salon BMW w Katowicach. Przesiedliśmy się do czekającego na nas już klienta i kilka luźnych zwrotów, wymiana spojrzeń, kilka zdań i padło zasadnicze pytanie: ile kosztuje ten samochód? Ja odpowiedziałem, że samochód kosztuje 80 tysięcy złotych, zaliczki trzeba zapłacić 25 tysięcy, umowa na sprowadzenie samochodu na czas 2 tygodni. W tym momencie mój rozmówca otworzył schowek swojej BMW-ki, pokazał gotówkę, tam leżało prawie 100 tysięcy złotych i powiedział tak: chłopaki, jeśli jest ten samochód, zabierzcie tą gotówkę, nie inwestujcie swoich pieniędzy, tylko przywieźcie mi to auto, ja ten samochód bardzo chcę. Ale jeśli nie ma tego samochodu, to nie dotykajcie tych pieniędzy, bo ja wam te łapy upierdolę. W tym momencie mój współpracownik wyciągnął 2000 zł, przeprosił klienta i powiedział wprost, że zajmujemy się wałkami, przekrętami, przez telefon niestety nie jesteśmy w stanie zweryfikować rozmówcy. Teraz widzimy, że to jest konkretny człowiek i nie warto sobie szukać kłopotów, tu są pieniądze za stracony czas. W tym momencie klient machnął ręką, wyjął 4000 zł, wręczył mi, życzył dobrej zabawy i powiedział, że mamy jaja i jesteśmy charakterni, przyznając się do tego, z czego żyjemy. Życzył nam powodzenia i się rozjechaliśmy. Wieczorem na spotkaniu z innymi moimi współpracownikami, którymi byli m.in. Ryszard Niemczyk, przełożonym rzeźnik, z którym prowadziłem autokomis, opowiedzieliśmy historię, opowiedzieliśmy, jak wyglądał człowiek. Niemczyk pozwonił po chłopakach, okazało się, że naszym niedoszłym klientem był właśnie Janusz Trela, pseudonim Krakowia. Z tego miejsca chcę życzyć wszystkiego najlepszego na wolności i salut, Janusz.